Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa na kolejnym odcinku Rozmów Strajku. Dzisiaj samodzielnie wystąpię w tymże odcinku Rozmów Strajku, komentarze dnia. Tak wyszło, po prostu. Ale długo Państwu nie zajmę, ponieważ zgodnie z obietnicą składaną wielokrotnie, czyli co najmniej dwa razy, chciałbym dzisiaj, żebyśmy popatrzyli na to, co się dzieje dalej w sprawie pana Kamińskiego i Wąsika. A ja nie będę opowiadał w gruncie rzeczy, co się wydarza w tej sprawie, tylko będę po prostu chciałbym Państwu zrelacjonować to, co piszą gazety i proszę się postawić w sytuacji mojej, a ja się chętnie postawię w Państwa sytuacji, co zwykły człowiek, który czyta, przegląda, ściąga różne media. Co ma o tym myśleć? Proszę bardzo. Gazeta Wyborcza, znaczy dokładnie rzecz biorąc gazeta.pl. Hermeliński o obecności, to jest tytuł, Hermeliński o obecności Wąsika i Kamińskiego w Sejmie. Gdyby chcieli wejść siłą, to jest straż. Mówi pan Wojciech Hermeliński, to jest były sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, czyli człowiek poważny, i skomentował obecną sytuację polityków PiS Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego w sposób następujący. Nie mogą wejść na salę sejmową. W tej sytuacji, gdyby rzeczywiście chcieli przemocą wejść, to jest Straż Marszałkowska. Hołownia musi być konsekwentny. Skoro powiedział A, musi powiedzieć B. No dobrze, że mamy nadzieję, że pan Hołownia zna alfabet. Jeszcze mówi dalej pan Hermeliński. Skoro marszałek też twierdzi, że jego postanowienie ma charakter tylko deklaratoryjny, ono tylko potwierdza to, co stało się przed tym, czyli potwierdza wyrok skazujący ex lege. W tym momencie wygasają mandaty. W związku z tym nie mogą wejść. Mogą wejść jako goście na galerię, jeśli ich tam Straż Marszałkowska wpuści. I to mówi pan Hermeliński. Potem na przykład patrzymy, co mówi takie oto medium, jak wiadomości w serwisie Wirtualna Polska, znaczy WP.pl. Sąd Najwyższy w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego nie może orzekać w kwestii przywrócenia mandatu. Te mandaty wygasły, stwierdził właśnie wspomniany Hermeliński. Mówi jeszcze raz WP.pl. Ale z kolei to samo WP.pl mówi, jak się daje newsa, w którego zatytułował. Będzie drugie ułaskawienie. Pytajnik uważa, że tym by się ośmieszył. Koniec cytatu, który to cytat był w tym tytule. Nie ma takiej opcji. To byłoby przyznanie się do błędu, do którego w ocenie prezydenta nie doszło. Tak oceniają możliwość powtórnego ułaskawienia przez prezydenta Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika współpracownicy głowy państwa. Co prezydent zrobi, jeśli jednak obaj trafią do więzienia? Prezydent Andrzej Duda podtrzymuje swoją decyzję. Uważa, że jego ułaskawienie jest prawomocne, a sąd nie miał prawa zajmować się tą sprawą. Czyli już wiemy, że pan prezydent nic nie zrobi w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Następnie przyglądamy się dalej, co się tutaj dzieje, przepraszam jeszcze, bo trochę mi tu umknęło, co mówi Interia.pl. Wąsik reaguje na decyzję marszałka. Pójdziemy na posiedzenie Sejmu. Jesteśmy posłami i pójdziemy na najbliższe posiedzenie Sejmu, zapowiedział Maciej Wąsik. Jego zdaniem decyzja Izby Sądu Najwyższego o uchyleniu postanowień marszałka Hołowni w sprawie wygaszenia ich mandatów jest wiążąca. Mówiąc o dezaktywowanych kartach do głosowania, bo marszałek Hołownia już im zdezaktywował te karty, Wąsik stwierdził natomiast, że jest to działanie nielegalne. Już wczoraj, czyli to w czwartek, bo program jest z piątku. W pańskiej sprawie Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie wygaszenia przez marszałka Sejmu pańskiego mandatu. Dziś w sprawie Mariusza Kamińskiego taka sama decyzja. W świetle prawa jest pan posłem, zapytano zapytała pani Danuta Cholecka w Telewizji Republika pana Macieja Wąsika. Tak, jestem posłem. Jestem wybrany w wolnych wyborach. Za chwilę ta sama Izba będzie potwierdzała w ogóle ważność wyborów parlamentarnych. Jak będzie potwierdzała wybór marszałka Hołowni na posła, to będzie legalna. A jak będzie potwierdzała, że ja jestem posłem, to będzie nielegalna. My zostaliśmy wybrani posłami. Mariusz Kamiński i ja, mówił Wąsik, argumentując, że to ludzie zdecydowali, bo oni reprezentowali ich w parlamencie. Argumentował również, że to przez działania zwalczające korupcję Kamiński był niewygodny dla Donalda Tuska. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć, że to wszystko, co tutaj się dzieje, po raz kolejny Państwu relacjonuję, mam nadzieję, że krótko, żeby już Państwa nie mordować, ale przecież nie mam nadziei, że to się skończy. Jutro będą jakieś dalsze kroki, w poniedziałek będą dalsze kroki, coś się będzie cały czas działo, cały czas o tym będziemy gadali. Mam pewne takie wrażenie, że mimo wszystko to jest już trochę nudne i cały czas mam wrażenie, że dzieje się tak samo, o czym mówiliśmy we wszystkich poprzednich odcinkach, że to jest dewastowanie państwa prawa i ośmieszanie w ogóle państwa jako takiego. I to przez wszystkich, nie tylko przez Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, ale przede wszystkim przez prawników utytułowanych bardzo z tytułami naukowymi, którzy na zawołanie twierdzą to, co akurat strona wołająca, że tak się wyrażę, od nich chce, więc jedni mówią, że oni są posłami, drudzy, że nie są i nie będą, że ich wsadzą do więzienia i ta opera mydlana toczy się. Ja współczuję Państwu i wszystkim odbiorcom i jestem przekonany, że jeszcze kilka dni takich przepychanek, to oczywiście ludzie zareagują dwojako. Albo się znudzą i przestaną w ogóle słuchać o tym, będą przerzucali kanały albo przerzucali się na inne medium w komputerze, albo zareagują agresją, bo naprawdę ile można cierpieć z powodu tego, że władza nie potrafi się określić, kiedy działa zgodnie z prawem, a kiedy nie działa zgodnie z prawem. To jest oczywisty skandal i to jest oczywista kompromitacja tej całej sytuacji i kompromitacja państwa w ostatecznym rozrachunku. Ja tylko jeszcze szybciutko wrócę do przeglądu prasy, który tutaj mamy i proszę, otóż Interia na przykład napisała, że Korea Północna znów atakuje sporną granicę morską, dziesiątki pocisków. Jeżeli jakiś kraj atakuje, to znaczy, że mamy wojnę, ale tytuł, nasz już lead tej informacji nas wyprowadza z tego błędu i świadczy o tym, że pani Karolina Głodowska, która opracowała tego świetnego newsa, który w gruncie rzeczy powinien sprowokować każdego normalnego człowieka do tego, żeby wziął plecak i pakował już w niego najpotrzebniejsze rzeczy i uciekał z domu, bo zaraz będzie wojna. Już, tak jak mówię, w lidzie pani Głodowska zaprzecza tytułowi. Korea Północna wystrzeliła w kierunku spornej granicy morskiej z Koreą Południowo ponad 60 pocisków artyleryjskich. Południowo-koreańskie siły zbrojne zaapelowały już w pilnym komunikacie o zatrzymanie działań, które zagrażają pokojowi, z czym się wypada zgodzić. To kolejny raz, gdy reżim Kim Jong-una przeprowadza ostrzał. W piątek w stronę granicy morskiej wystrzelono ponad 200 pocisków, co doprowadziło do ewakuacji 2 wysp. No, między zaatakowaniem granicy a wystrzeleniem w kierunku granicy, przyznają Państwo, jest jeszcze trochę miejsca, powiedziałbym, na to, żeby tam zagościł rozsądek. Tutaj nie zagościł. No i mamy następne prowojenne, prowojennego newsa. Amerykański analityk ostrzega, : Putin może usunąć Łukaszenkę z urzędu. I teraz w 2024 roku Białorusi grozi interwencja Rosji i wojna domowa, co w konsekwencji wywołałoby falę uchodźstwa na zachód, ocenia profesor John Erdini na łamach czasopisma Foreign Policy. Ekspert zauważa, że w ostatnich latach Moskwa dokonała miękkiej aneksji Mińska, wkrótce jednak może chcieć zwiększyć swoje wpływy, co rodzi ryzyko wystąpienia wymienionych zagrożeń. Jego zdaniem Jego zdaniem Władimir Putin może zażądać wysłania białoruskich żołnierzy na front, a w przypadku odmowy odsunąć Aleksandra Łukaszenkę z urzędu. Ja mam oczywiście taką drobną radę dla panów dziennikarzy z Foreign Policy i tych, którzy decydują o tym, czyje wypowiedzi drukują na łamach Foreign Policy, żeby jednak troszeczkę się zastanowili. To znaczy, według wszelkich ocen Białoruś jest na tyle ciasno związana z Rosją i to, żebyśmy mieli jasność, nie jest absolutnie wina Białorusi, jeśli o winie tu można mówić, ale jestem konsekwentny w tej narracji kolektywnego Zachodu. I to nie jest wina Białorusi, tylko to jest, proszę Państwa, wina Zachodu, który tą Białoruś w ręce Putina wepchnął. I myślę, że Aleksander Łukaszenka, czegokolwiek by o nim nie mówić, po prostu nie miał innego wyjścia, jeżeli chciał ocalić nie tylko swoje stanowisko, ale chciał ocalić pokój w swoim kraju. I to właśnie uczynił. Metody mogą nam się nie podobać, mówię o sierpniu 2020 roku, ale rezultat z punktu widzenia Białorusinów jest obiecujący. Nie ma wojny. To jest, myślę, warte tego zauważenia. W związku z powyższym spekulacje jakiegoś faceta, niechby nawet profesora, który mówi, że Białorusi grozi interwencja Rosji, znaczy, jak sobie pan profesor John Erdini wyobraża interwencję rosyjską, kiedy już kluczowe resorty, znaczy kluczowe dziedziny gospodarki białoruskiej nie mogą się obejść bez Rosji. To co tam jeszcze interweniować? Czego jeszcze trzeba według pana profesora? Znaczy co, że wejdą rosyjscy żołnierze na Białoruś? Czy sobie pan profesor to wyobraża? Kadra oficerska jest całej armii białoruskiej jest wykształcona w Moskwie. I wszystkie dane wskazują na to, że jest lojalna wobec prezydenta Łukaszenki. W związku z powyższym takie opowieści, że grozi interwencja Rosji, wojna domowa, są świadectwem tego, że pan profesor niespecjalnie ogarnia, mówiąc językiem młodzieżowym, a dziennikarze Foreign Policy czy wydawcy no, publikują bezmyślnie jakiegoś faceta, który chce zdobyć popularność na straszeniu ludzi. Ale to jest, później Foreign Policy wyjaśnia, że to jest 8 zagrożeń, których nie należy ignorować w 2024 roku. I jak wyjaśnia zastępca redaktora naczelnego magazynu Foreign Policy, Sasha Polyakoff-Suransky, lista, cytuję pana Saszy Poljakowa-Surańskiego, nie ma na celu przewidywania przyszłości. Jest to raczej ostrzeżenie ze strony felietonistów i współpracowników Foreign Policy, że istnieje wiele punktów zapalnych, które zasługują na więcej uwagi niż otrzymały od obserwatorów konfliktów międzynarodowych i ryzyka geopolitycznego. Koniec cytatu. Świetny cytat, bo to on świadczy o tym, że pan redaktor Sasha Polyakoff-Surański właśnie komunikuje, że on puszcza takie żarty, które wprawdzie się nie spełnią, ale tak, żeby troszkę w ludziach się podniosło ciśnienie, bo to takie jest ciekawe. Ja bym chciał dołączyć do tych felietonistów i doradców Foreign Policy, mam nadzieję, że za to jakieś honorarium. I chciałem powiedzieć, że w 2024 roku jest szansa, że spadnie meteor na planetę Ziemia i to będzie duży meteor i to grozi nam unicestwieniem gatunku ludzkiego. Dziękuję, koniec mojej prognozy. No, w ten sposób, jak się wydaje, dziennikarstwa jednak nie powinno się prowadzić, ale co ja tam wiem, może w końcu, może się mylę. Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, cały czas robię ten przegląd prasy, pojawiła się znowu aktywność prezydenta Turcji, dwojaka. Po pierwsze on przejawił aktywność, zadzwonił do Kijowa i zaproponował prezydentowi Zełęskiemu, że w dalszym ciągu Ankara jest gotowa pośredniczyć, gościć obie zwaśnione strony, czyli rosyjską i ukraińską na swoim terenie, by się dogadało o pokoju. A jednocześnie Anthony Blinken, który lata jak wściekły po Bliskim Wschodzie, ponieważ rozumie, że mu się, znaczy jemu, Ameryce pali się grunt pod nogami i próbuje próbuje przywrócić kontrolę Stanów Zjednoczonych nad tym regionem, według mnie trochę za późno, i też spotkał się z Erdoğanem i próbował go przekonać, żeby po pierwsze wróciła na łono Paktu Północnoatlantyckiego, bo tam była rozmowa o przekazaniu myśliwców F-16, która, jeśli Państwo pamiętają dobrze, na jakiś czas została zawieszona wtedy, kiedy Turcja zaczęła z Rosją robić interesy. I nic nie wskazuje na to, by te interesy nagle wobec wizyty Blinkena odłożyła na półkę. Myślę, że nawet wręcz przeciwnie. I Erdoğan stwierdził w tej rozmowie z Blinkenem, że będzie starał się oczywiście również działać pokojowo na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, w sensie zakończenia konfliktu w Strefie Gazy. To, zdaje się, może nie być łatwe, jeśli przypomnimy sobie dość emocjonalne, tak delikatnie rzecz sformułuję, wypowiedzi Erdoğana pod adresem Izraela i premiera Netanyahu. To były bardzo emocjonalne, powiedziałbym, sformułowania. Kiedy swego czasu w rozmowie z Bojanem na ten temat, Bojan wysunął tezę, że on ma jakąś osobistą zadrę do Izraela, czego nie wyklucza, bo rzeczywiście temperatura wypowiedzi Erdoğana wtedy, no jakby to powiedzieć, była rzeczywiście wysoka. W Polsce w zasadzie jeszcze, jeśli chcielibyśmy do tego wrócić, to pan prezydent Andrzej Duda zaprosił członków Rady Mediów Narodowych na spotkanie. 6-7 we wtorek odbędzie się o 12:00. Co oni uradzą, nie mam pojęcia. W każdym razie będzie omówienie. Głównym celem ma być omówienie aktualnej sytuacji w mediach publicznych. Gratulujemy, to znaczy oni sobie pogadają, a w mediach publicznych w dalszym ciągu będzie bajzel na kółkach, ja to Państwu gwarantuję, bo nikt nie wie, jak z tego wybrnąć. I tam jest taka sama sytuacja, jak ta, którą cytowałem na początku z Wąsikiem i Kamińskim. Jeden mówi to, drugi mówi tamto, nic z tego nie wynika. Gratulujemy Panu Prezydentowi, że coś próbuje zamanifestować swoją obecność, nic mu to nie pomoże. Ale skoro przy mediach publicznych jesteśmy, w pytaniu na śniadanie dzisiejszym, czyli w sobotę, bo nagrywamy w sobotę, to jest 6 stycznia, gościły pary jednopłciowe, które przedstawiły receptę na długoletni i szczęśliwy związek. Ku zaskoczeniu widzów jeden z gości rozwinął tęczową flagę i ogłosił koniec homofobii. No, gratulujemy gestu, bardzo się cieszę, że pojawiły się pary jednopłciowe. Jeżeli to jest miara zmian w telewizji publicznej, jedyna miara, to znaczy, że tam się nic nie zmienia, bo nic z tego nie wynika, że pary jednopłciowe będą opowiadały o swoim szczęśliwym i długoletnim związku. Myślę, że jeśli ktoś chciałby zmian w mediach publicznych, podkreślam, nie mediach partyjnych, to nie jest wyznacznik zmiany. To jest jakiś tam gest, który może sprowokować uśmiech u części odbiorców, irytację u drugiej części. Nie ma to specjalnego znaczenia. W dalszym ciągu ograniczamy się zgodnie z naszą polską tradycją do symboli, które pożerają i zastępują rzeczywistość. Symbolika ma swoje uroki, ale symbolika nie kieruje polityką, nie formułuje polityki i nie rozwiązuje problemów, nie odpowiada na pytania, które stawia rzeczywistość przed władzami. To wszystko na dziś. Przepraszam, że tak krótko i być może chaotycznie. Jutro widzimy się we czwórkę na żywo. Będziemy komentowali cały tydzień. Dziękuję bardzo Państwu za obecność. Bardzo proszę o wspieranie nas lajkami, o wspieranie nas poprzez subskrybowanie. Będziemy też wdzięczni za finansowe wsparcie portalu Strajku. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia w następnych odcinkach.